od której kultury starożytnej pochodzi nazwa Stek. Azteków. Siemano, graczu. Dobra, rób to sam. Siemano, graczu, słuchajcie, dzisiaj będziemy robili bardzo fajną rzecz. Jest ze mną Karolcie, moja ukochana. I mam gwiazdki. Która ma gwiazdki, sama jest gwiazdeczka. I ogólnie to jest ze mną dzisiaj, nie bez powodu, bo uwielbia zabawki, a dzisiaj troszeczkę się będziemy bawić. Mam dla was grę, która nazywa się Nanobytes. Jest to po prostu gra, w której rozwijamy swoje własne miasto w bardzo zwariowany, fajny sposób. Nawet czapkę masz, ale fajnie. Tak, mam na ratuszu czapkę. I ogólnie teraz złapiemy sobie złodzieja, bo trochę chciałbym wam o tej grze po prostu opowiedzieć, co z czym tutaj się je, jak i dlaczego. Gra jest fajna, bo powiem wam szczerze, naprawdę szczerze wam się do tego przyznam, że na początku myślałem sobie, kurde, czy ja wiem, czy to jakieś takie fajne jest, ale teraz po prostu się od tej gry uzależniłem i Karolcia może to potwierdzić. Tak, potwierdzam. I chciałem wam powiedzieć pokrótce o tej grze. Przede wszystkim, to co jest najfajniejsze w tym, to jest to, że to jest gra, w której możemy, w której oczywiście możemy sobie grać, jak w normalną grę by się grało. Ale oprócz tego, pokaż Karolcia, są tutaj na sklepie Dante, można kupić, to są takie przedmioty, które możemy zeskanować i zaraz to będziemy robić, możemy to zeskanować. I te przedmioty pojawią się na naszej grze, w naszym mieście i będziemy mogli je wykorzystać do tego, żeby to miasteczko rozwijać, zarabiać i tak dalej. Co chcesz powiedzieć? Dodatkowo mamy jeszcze saszetki takie i jest ich bardzo dużo, które będziemy otwierać i zobaczymy, co tam jest. I również tam są właśnie te przedmioty. To dobrze, to jak już mamy pewien wstęp, to powiem wam, o co w tym wszystkim chodzi. Jak widzicie, tutaj mam moje... To jest moje główne centrum dowodzenia, jeżeli chodzi o hajsik. I jeżeli chodzi o hajsik. Tutaj jak widzicie, mam magazyn sklepu, w którym mam salon gier, w którym są tutaj po prostu przedmioty, które generują mi te pieniądze. Tutaj mam Byte Market, czyli po prostu market, sklep, w którym też generują mi się pieniądze. Tutaj natomiast generują mi się odpowiednie przedmioty. Tak jak tutaj mam hamburgery, mogę je po prostu tu powkładać. Też patrz, bo też nie wiedziałaś o tym. I tutaj po prostu są te wszystkie przedmioty, które ja znalazłem w grze, ale które też będziemy mogli znaleźć w tych saszetkach. I one się zaraz znajdą tutaj. Mnie to po prostu, wiem, że mamy XXI wiek, ale dla mnie to jest fascynujące. I tutaj też są, o ten czerwony lód jest bardzo fajny. I dlatego im oczywiście droższe, bardziej wartościowe rzeczy. O, ten czerwony lód jest bardzo fajny. tym dłużej się robią. I też pojemność tego jest zmniejszona i tak dalej. I to jest bardzo dużo. Tutaj jak kliknę, to tutaj są zamówienia. I na przykład jak stworzę jeszcze jednego tego loda, to będę mógł, wow, za prawie 100 tysięcy, będę mógł wysłać drona, to chyba od Amazonu, będę mógł wysłać drona i będziemy mieli po prostu hajskicie. Tak, ze 100 to już spokojnie o taki domek niebieski moglibyśmy sobie kupić. Ogólnie to jeżeli chodzi o całość tego wszystkiego, to... O, tutaj mam zakończony budynek, który budowałem, plus 200. O, widzicie, na własnych oczach wam, znaczy nam się odblokowało tutaj kolejny teren i w sumie sam z wami go poznam, o co w tym wszystkim chodzi. To jest stacja pociągu towarowego. Ale fajnie. A i tu są kolejne rzeczy, tak mi się przynajmniej wydaje, które my możemy wykorzystać do tego, żeby zarabiać hajsiwo. Bo to w sumie tylko i wyłącznie chodzi o to, żeby zarabiać te pieniądze, i żeby potem móc rozwijać, inwestować i pocierać trzy paluszki magiczne. O, coś czuję, że ten pociąg będzie nam w stanie przywieźć naprawdę bardzo dużo pieniędzy. Tutaj oczywiście są do odblokowania, jest masa terenu do odblokowania. To się praktycznie nie kończy. Tak samo pokażę, muszę wam to pokazać jeszcze, zanim będziemy rozpakowywać te rzeczy, bo tutaj jest dużo tego fajnego. Mamy tutaj quiz, który możemy sobie kliknąć. Specjalnie nie grałem przez jakiś czas, musiałem się powstrzymywać, żeby wam wszystko móc pokazać. Możemy wziąć udział w quizie i odpowiadamy na pytania. Ile milkshake'ów zmieściłoby się w basenie rozmiarów olimpijskich? Czekaj, chyba odpowiadałem na to pytanie. Jest. Bo ja logicznie czasami podchodzę do tych pytań. Ile waży największy cheeseburger, jaki został kiedykolwiek przygotowany? Dobra, tego to akurat nie jest z tego. 769. Z czego wykonane były pierwsze pachołki drogowe? Z papieru nie. Z drewna, tworzywo sztuczne nie. Beton, kurde, z betonu było dziwne. Ale w sumie...
Meton. Do jakiej rodziny roślin należą wiśnie? O kurde. Co to? Wiśnie? Begonie? Nie. Lilie? Fiołki? Róże? Róże. Róże chyba. Of course. Za ile procent światowej broni nuklearnej odpowiadają Stany Zjednoczone i Rosja? Odpowiadałem chyba 93 i nie było prawidłowe? Chyba 82. Ach, jednak 93, skubańce. Czym jest numizmatyka? Numizmatyka... Znaki? Coś ze złotem, albo kolekcjowanie... To. A, bo mi się skłębo na chwilę, pamiętam tekst. Ile procent energii w żarówce wytwarza światło? Energii w żarówce? Mało chyba. Światło w żarówce. Nie do końca rozumiem pytanie, ale zrozumiałem dobrze jednak. Ja nic nie mówię. Od której kultury starożytnej pochodzi nazwa Aztek? Azteków. Czekaj, od Rzymian. Co jako pierwsze zostało wyhodowane w kosmosie? Pomidory? Nie wiem. Ziemniaki, bataty? Nie wiem. Weź ziemniaki. Wezmę marchew, bo tego nie brałem. Kurde. Pomidory chyba. Rekord hot dogów zjedzonych podczas konkursu na Nathan's Hot Dog wynosi rekord. Na pewno nie pełna liczba, bo by było bez sensu. Tylko, że... Weź 64, bo więcej byś nie wiedział. Oj, chyba bym... Dobra. Wiedziałam, że chyba więcej będzie. No i tutaj 5 na 10. I zdobywamy pieniądze, zdobywamy punkty, zdobywamy expa. No i kolejna rzecz, no i tutaj już nam się zapełniły te... I znowu ciasteczkownia, możemy dorabiać to wszystko. Oczywiście nie możemy tego dorabiać w nieskończoność, no bo to gdzieś musi iść. I zaraz wam pokażę mój magazyn. I mój magazyn znajduje się tutaj. I mamy 54 na 70 miejsc. Możemy go ulepszać, o to właśnie w tym wszystkim chodzi. Tutaj mamy ratusz, w którym możemy... O, gwiazdeczki właśnie zbierać. Czyli po prostu mamy odpowiednie nagrody za achievementy. Ona tak bym to powiedział, nie? No masz choinkę nawet. Tak, tak, bo to właśnie fajnie, bo teraz ten świąteczny klimat się stworzył tutaj. Ślicznie to wygląda. Masa prezentów. Pokażę wam, co ja tutaj... Co ja tutaj tak naprawdę mam. Może zaczniemy od gwoździa programu. To jest takie cudo. Oczywiście możecie to wszystko kupić na sklepie właśnie Dante. W sumie link w opisie też dodam. Karocia jest właśnie po to, żeby wam to tutaj pokazać. Tak to fajnie wygląda. Taki jak maszyna, nie? Do gry trochę. Tak, to jest dokładnie taka... To się naciska. I to się właśnie tak rozkłada po naciśnięciu tego dynksa. To jest magia. Magic. Tak, drzwi się nawet otwierają tutaj, do środka. Widzę, już się tym bawiłaś. Cicho. Są tu schody, różne jakieś takie ukryte, tu jeszcze jest zaklejone taśmą. Tak? Oderwiemy. Tu jest też na bank coś do zeskanowania, obstawiam. Już wyskoczyło. Jakieś coś jest, serducho. To jest czarne serce. I to będzie. Czarne. Myślę, że to będzie pierwszy przedmiot, który sobie zeskanujemy w grze. Co tam masz? Taśmę. Tutaj możemy zeskanować cały. Bo jak to całe zeskanuje. Nie no, bierzemy to już. Dobra, to słuchajcie, tutaj mamy taki właśnie przycisk zeskanuj. I mogę po prostu tutaj sobie elegancko zeskanować ten oto. I mamy legendarny przedmiot, jeżeli chodzi o to czarne serce. Fajnie. Legendarny przedmiot. Serce krowy ma wielkość ludzkiej głowy. Serce krowy nie. Nie to, że się zrymowało, to jeszcze mnie zaskoczyło. Słuchajcie, mamy ludzika, który jest do zeskanowania i on jest pracownikiem. I jeszcze w życiu pracownika nie skanowałem, nie miałem w tej grze, więc zobaczymy. Mam legendarnego pracownika w tym momencie. I mogę tutaj zatrudnić pracownika i zobaczymy, jak to działa. Wymarzona praca nano salon gier. Okej, no to nie będziemy zatrudni pracownika. I teraz plus 2% do zysku mamy dzięki temu. I to jest sztos. I to jest fajne. Jeszcze gwiazdka jest też. Jest gwiazdka do zeskanowania? Tak, z nim było. Ciekawe, dawaj. I jakaś taka dziwna część, która może być do maszyny. To ciekawe. I dobra. No, dużo kasy. Dostaliśmy za to 80 koła. Nie żeby coś. I odblokowaliśmy
odblokowała. Nie, jeszcze nie. Ale się już cieszy. Okej, i tutaj mamy do kolekcji Nano Salon Gier. Mamy właśnie gwiazdeczkę do salonu gier. To ale to, zanim się obłowimy, słuchajcie. Ja cię kręcę, 25 to ma. Przecież ja będę bogaty. Tylko to nic tylko ulepszać to w tym momencie. Otwieramy kolejne. Otwieramy kolejne. Kolejna kofeta. Otwieramy. Kolejna kofeta. Dawaj. A tu mamy lodzik. A będzie akurat, bo mam lodziarnię. Będzie lodzio. Tylko że. Lodzio, nie lodzio. Mam miejsca. Dobra. Będę musiał. Co, chcesz tego loda? Będę musiał do. Tak, chcę. No, oczywiście. Kochani. Okej, okay, zeskanowane. Zwyczajny. Może dużo nie będzie dawał. Zobaczymy. 16K. Zobaczymy. Nie trzeba było kodu wpisać? Nie trzeba było chyba. Zaraz zobaczymy. Ludzika mam? Mam już ludzika. 5 minut się robi. Nie trzeba było tego kodu? Nie. Ale to jest fajne, bo tutaj są właśnie różne zamówienia, które są jednak warte. Na przykład ten lodzik będzie hamburger i tak dalej, i tak dalej. Coś może do kawiarni, kochanie. Puchar. Puchar domu z Harry'ego Pottera, tak? Czekaj, bo tu taśma jest z zdradzieckim przyrząd. Gold Nano Cup. 80K, ale się obłowimy. U, ja cię kręcę, jak ja się obłowię. Przecież to zaraz mi będzie... pieniędzy, pieniędzy. Joch, tu zapierdziela. A tu mamy grzyba. Zielonego, podtruty. Jest. Legendarny. Legendarny grzyb. Dobra. Słuchajcie, teraz będziemy otwierać najlepsze drugiego gwoździa programu. Tutaj są nanobajsy, które mogą być mityczne. Znaczy, nie będę mówił, że mogą być, bo ale wydaje mi się, że są zarąbiste z samego wyglądu. Tutaj, jest jakiś mystery. Tak, mystery jest, czacha, jakieś duże fajne rzeczy, także będziemy to ogarniać. A, to ludzik! Tak, bo to jest kolejny ludzik. Kolejny pracownik. Ciekawe jaki. Tak to wygląda. Taki jest... trochę zdenerwowany. Jeszcze jest jakaś skrzynia, w jakiejś skrzyni coś jest ukryte. Zwyczajne niby, ale okej. Okay. W skrzynce jest jakiś milkshake. O ja cię, daj mi go. Jak ja go wyczekiwałem. On jest śliczny w ogóle. Fajny. Naprawdę te figurki to mogą być i w grze i nie w grze. Epicki. To dużo tego typu, patrzcie, kurczaczek jest. Jest bardzo dużo tego typu właśnie figurek, zabawek, które możemy sobie zeskanować i mieć to w grze i to jest naprawdę bardzo fajne. Ej, to jest jakaś moneta, może będziesz mógł z nią kasę mieć większą. Ej, to ja to zeskanuję jeszcze. Okej. Okay. Epicki Bitcoin i on jest do czego? Podstawowy? No i co, na dzisiaj to by było tyle. Gra jest naprawdę fajna. Polecam wam i zainstalować grę i zajrzeć na sklep, żeby dostać właśnie takie cuda nanobajsy, które możecie zobaczyć później w swoim świecie, w swoim mieście, w swojej po prostu grze. Trzymajcie się, do następnego. Yo!